Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik o 5 grzeszkach kosmetycznych, które całkiem możliwe, że popełniacie, a później niczego nieświadome obwiniacie za swoje błędy same kosmetyki, mówiąc, że one są do niczego. Ja teraz mam taki przykład, ponieważ od kiedy mam studio makijażu i kiedy przyjmuję kursantki, to widzę błędy, ewentualne błędy na żywo i wiem więcej, wiem skąd pewne nieporozumienia w kwestii kosmetyków mogą już wynikać. Na tym jest to wszystko oparte, jak również na doświadczeniach moich koleżanek, moich, wiecie, kobiet z mojej rodziny, także troszkę z życia tutaj jest wzięte i to są takie błędy, czy grzeszki, czy problemy, zależnie od tego, jak chcemy to nazwać, które sprawiają, że z takiego lub innego powodu jakiś kosmetyk się Wam nie sprawdza. Niestety już się przekonałam, że większość opinii, które na przykład skutkuje tym, że podkład jest niedobry, puder jest niedobry albo coś innego jest nie takie, wynika ze złego nałożenia, ze złego obchodzenia się z danym kosmetykiem. Oczywiście nie umniejszam tutaj też winy danych kosmetyków, bo czasami bywa tak, że dany podkład nam nie pasuje, albo nie wiem, dana maskara się z nami nie godzi, albo po prostu są to kiepskie kosmetyki. Oczywiście. Ale możemy tak stwierdzić dopiero wtedy, kiedy wyeliminujemy te grzeszki, o których dzisiaj będę mówić. Także bez zbędnego już gadania, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsze trzy grzeszki dotyczyć będą podkładu i błędów wynikających z aplikacji tego podkładu. Bo to, że to jak podkład wygląda na twarzy się nam nie podoba, niekoniecznie, nie zawsze jest winą samego produktu, tylko tego jak my do tego podchodzimy i w jaki sposób aplikujemy. I specjalnie na potrzeby tego filmiku wzięłam podkład, który jest troszeczkę gęstszy, który ma mocne krycie, bo wydaje mi się, że większość problemów właśnie wynikających z niezadowolenia i z rzeczy, o których zaraz będziemy mówić, to jest kwestia tego, że te podkłady, których teraz używamy, są o wiele gęstsze, o wiele bardziej kryjące i one wymagają pewnego podejścia do nich, chociaż to nie jest jakaś super, wiecie, wyszukana filozofia, więc bez obaw. Pierwszym problemem, który bardzo często zauważam na kursach, jak i też Wy mi piszecie o tym problemie w wiadomościach prywatnych, to jest fakt, że podkład podkreśla Wasze pory. Tutaj na środku twarzy bardzo często te pory są troszeczkę szersze. One nie są koniecznie strasznie duże, bo to, czy one są duże, czy wielkie, to jest kwestia odniesienia się do innych porów, czy wiecie, jakby w skali, gdzie się znajdujecie. A jak nie mamy tego porównania, to nie do końca wiemy. Ale od razu wiadomo, że każdemu się wydaje, że ma największe pory na świecie. Więc ogólnie tutaj na środku twarzy one są troszeczkę bardziej zauważalne niż na reszcie twarzy. I w momencie, kiedy Wy nakładacie ten podkład w taki sam sposób na policzku, jak i w okolicach nosa czy czoła, to rzeczywiście pory mogą być uwidocznione. A o co dokładnie chodzi? O te ruchy. Ten podkład na twarzy będzie troszeczkę ciemniejszy, ale wiecie, on jest dopasowany do reszty ciała, twarzą po prostu troszeczkę jaśniejszą, bo ją najczęściej i najdokładniej myję. I jeżeli tutaj na policzkach będziemy wykonywać takie ruchy, to okej, to się jeszcze obroni. Natomiast jeżeli my te same ruchy będziemy wykonywać na środku twarzy, to nagle się pojawiają dziurki. I im głębsze te pory, tym bardziej jest to zauważalne. Zobaczcie, kiedy teraz mam tutaj podziurkowane czoło i tutaj okolicy przy policzku, prawda? To wręcz wygląda, jakby ktoś wziął taki stos wykałaczek i mnie podziubał po twarzy. No właśnie, a jeżeli tylko weźmiemy tę gąbeczkę i najpierw ją przeciągniemy po skórze, a później dopiero wklepiemy, to zobaczcie, o ile gładziej ta cera wygląda. Dlatego, że podkład już nie leży tylko na wierzchniej warstwie skóry, w której rzeczywiście może te kropeczki są zauważalne, ale kiedy my przeciągamy tę gąbkę po skórze, to skóra się naciąga i podkład wchodzi też do środka, do tych dziureczek. Dlatego one nie są już zauważalne. Więc jeżeli tylko zamiast od razu takiego ruchu najpierw delikatnie przeciągniemy tę gąbkę po skórze, od razu zabierając nadmiar, bo to jest też klucz do sukcesu, żeby nie mieć wielkiej tapety na środku twarzy, czyli najpierw tutaj tylko w miejscach, gdzie są największe pory, przeciągamy gąbkę, a później dopiero jeżeli chcemy jeszcze dobudować to krycie, to też możemy dodać, ale teraz już jakby będzie ta cienka warstwa będzie dla nas bazą i wszystko się będzie o wiele lepiej przyklejać do tej skóry, więc od razu, nawet jeszcze bez użycia pudru, skóra jest wygładzona, a widoczność porów jest zminimalizowana. I to samo dotyczy czoła, jeśli tylko, zobaczcie, przeciągnę po skórze, to skóra się robi wizualnie gładsza. Od razu wszystko jest wygładzone. I zobaczcie od razu, jak milion razy lepiej wygląda ten mocno kryjący, gęsty podkład,
który od razu wygląda o wiele bardziej naturalnie, nie jest taki ciężki, nie jest obciążający, chociaż dalej ma swoje krycie i nie podkreśla porów. I nawet gdybym nie chciała teraz pudrować tego podkładu, bo oczywiście mocne pudrowanie, albo przynajmniej przepudrowanie matowym pudrem, też kolejno minimalizuje widoczność i głębokość porów, ale nawet gdybyśmy tego nie chciały robić, to już taka metoda aplikacji sprawia, że skóra wygląda na o wiele gładszą. I im głębsze i bardziej zauważalne naturalnie pory macie, tym większą różnicę zauważycie, zamieniając poprzednią metodę aplikacji, czyli tylko wklepywanie, najpierw przeciągnięcie, a dopiero później wklepanie podkładu. Kolejny problem, z którym wiem, że też się zmagacie, to jest fakt, że podkład traci krycie lub robią się w nim dziury w trakcie pudrowania. I ja doskonale wiem, co jest tego przyczyną i widzę to wiele razy właśnie na kursach. Kiedy pudrujecie twarz i nabieracie sobie puder, niezależnie od tego, czy jest to puder prasowany, czy sypki, chociaż z pudrem prasowanym jest to częściej zauważalne, nakładacie po prostu tego pudru na pędzel za mało. I w momencie, kiedy przechodzicie do dotknięcia do skóry pędzlem, to tym samym pędzlem odrywacie sobie też podkład. Jeżeli to jest jeszcze podkład, który jest zastygający, taki, który ma przedłużoną trwałość, który właśnie jest, wiecie, po chwili ciężki już do usunięcia z dłoni na przykład, no to dokładnie sobie w nim wydziubujecie poszczególne miejsca, zabierając je pędzlem. Więc jakie jest rozwiązanie z tej sytuacji? Po prostu wziąć na pędzel więcej pudru. Tylko nie zrozummy się źle. Oczywiście, że można pudrować twarz małą ilością pudru, ale trzeba mieć do tego już wyczucie. Trzeba to zrobić odpowiednio i trzeba, tym bardziej używając małej ilości pudru, zwrócić uwagę na to, żeby ten pędzel był równomiernie pokryty pudrem, a nie tylko na przykład w taki sposób. Zobaczcie, że tutaj są dziury, tak? Tutaj nie ma pudru, tu nie ma pudru, tu jest, w tym miejscu jest więcej pudru. Jeżeli ja teraz takim pędzlem przyłożę do skóry, to zrobię sobie po prostu miejsce, w którym tego podkładu nie utrwaliłam. I jak od razu zrobię taki ruch, taki ruch, taki ruch, no to wszędzie tam, gdzie puder dotknął do skóry, będzie utrwalone, tam, gdzie go nie ma, nie jest utrwalone. I jak teraz tylko, wiecie, przyjadę jakimś mocnym ruchem, to sobie wszystko popsuję. I mogę sobie też od razu zrobić ciastko na skórze. Czyli taki wygląd podkładu, który jest zarazem mokry, ale przesunięty, troszeczkę zważony, no nie wygląda to dobrze. Żeby tego uniknąć, to właśnie musimy nałożyć tego pudru po prostu na pędzel równo i większą ilość. Nie bójcie się pudrów. Naprawdę nadmiar można bez problemu usunąć, a jeżeli puder mocno zwiąże się z podkładem, to możemy wtedy używać takich bardziej zamaszystych i pewniejszych ruchów, które przy okazji usuwają większy nadmiar pudru, ale nie naruszają struktury czy też całej jednolitej warstwy tego, co już się na skórze znalazło. Mamy przypudrowaną strefę T oraz okolicy pod oczami, ale policzków nie mam przypudrowanych i teraz właśnie zrobimy to w odpowiedni sposób. Gdybym chciała jeszcze się pozbyć nadmiaru z pędzla, to mogę to zrobić, zobaczcie, w dłoni i wtedy na pędzlu dalej jest taka równa, cieniutka warstwa pudru. Nie ma go dużo, ale wiem, że teraz jak zrobię takie ruchy, to wszystko mi się ładnie utrwali i mogę zrobić takie ruchy, usuwając ten nadmiar, ale bez uszczerbku na całym podkładzie. Czyli jest już ładnie utrwalony, jest gładki, jego sposób aplikacji zminimalizował mi już widoczność porów, a teraz jeszcze dodatkowo tę widoczność neutralizuje, one są już w ogóle niezauważalne, no i podkład jest równo utrwalony, więc się nam nie odklei, nie zrobią się dziury na podkładzie, no i nie będzie takiego efektu zważenia. Gdybym teraz przejechała tak mocno, no to właśnie to jest bardzo prosta droga do efektu zważonego podkładu. Ale że wiecie, chciałabym teraz mieć obie strony ładne, to najpierw sobie dołożę tego pudru, żeby wszędzie było równo. Tylko takimi dokładającymi ruchami. Robię to szybko, ale robię to tylko i wyłącznie w ten sposób. Pomiędzy jednym a drugim dotknięciem nie ma żadnego przesunięcia. I dopiero jak wiem, że wszystko już jest przyklejone, przyłożone do podkładu, to teraz mogę przejść do takich ruchów. I koniec. Także jeszcze raz, to, że w podkładzie robią się dziury i podkład się odkleja od skóry w trakcie pudrowania, to niekoniecznie musi być wina podkładu. Może, ale sprawdźcie, czy przypadkiem nie nakładacie bardzo mało pudru na pędzel i nie odrywacie sobie tego podkładu od skóry pędzlem. Bo całkiem możliwe, że tak jest. No i jeszcze jedna sprawa. Taki równo, podkreślam, równo utrwalony pudrem podkład trzyma się na twarzy dłużej i dłużej jednolicie będzie się utrzymywał. Może wydaje się to logiczne, ale nie dla każdego tak jest.
Więc jeżeli nałożymy, nieważne czy grubszą, czy cieńszą warstwę pudru i dobrze usuniemy nadmiar tego pudru, to wtedy to jest po prostu klucz do sukcesu, żeby ten makijaż się utrzymywał ładnie, nieskazitelnie przez cały dzień i żeby pod koniec dnia nie było takich plam z podkładu, że wiecie, gdzieś jest, gdzieś go nie ma, tutaj trochę zszedł z pudrem, tu trochę zszedł z bronzerem, tak żeby było wszystko równo, to musimy to też równo, ładnie utrwalić. Jeżeli nie chcecie pudrować dużą ilością pudru, to wystarczy, że nabierzecie trochę na pędzel i jakby wsmarujecie go troszeczkę w dłoń. On wtedy będzie dalej miał taką delikatną warstewkę na wierzchu, ale będzie to równomiernie nałożone. Czyli nie będzie takiego, wiecie, wielkiego skupiska pudru w jednym miejscu, a w drugim w ogóle żadnego produktu. Kolejny grzeszek to jest rzucanie pewnego oskarżenia w kierunku podkładu, podczas gdy my same nie jesteśmy bez winy. A chodzi mianowicie o to, że dany podkład Was wysypuje, że po jego używaniu macie te skórniki, macie wypryski, niedoskonałości. Może to być po jednym danym konkretnym podkładzie albo w ogóle po noszeniu makijażu. I okej, oczywiście czasami tak bywa i w ogóle tego nie neguję, bo sama się z tym spotkałam na własnej skórze, że tak powiem, dosłownie. Ale niech mi tutaj wszyscy się teraz przyznają, kto kiedykolwiek powiedział, że podkład go wysypuje, podczas gdy Wy nie dbacie o poprawne oczyszczenie cery. Tak, moi drodzy, ponieważ nie zawsze jest to wina podkładu, ale jest to nasza wina, ponieważ ta twarz nie została do końca oczyszczona i cały podkład albo pozostałości podkładu znajdują się na skórze przez 24 godziny albo nawet i dłużej. Poza tym, teraz poproszę tutaj rękę do góry. Wszystkie osoby, które dzisiaj po raz pierwszy się dowiedziały o tym, że wodę micelarną należy zmyć z twarzy. Tak, woda micelarna nie służy do mycia twarzy, a jedynie do usunięcia makijażu ze skóry. Następnie skórę musimy albo przepłukać wodą, albo umyć jeszcze raz jakimś żelem, albo, nie wiem, chociaż, wiecie, tonikiem przeciągnąć. Nie może płyn micelarny zostać na skórze, ponieważ płyn micelarny ma w sobie takie, no właśnie, micele, które mają ten makijaż rozpuścić, ale one nie zostawiają naszej skóry czystej. Możecie nawet zauważyć, że po przemyciu twarzy czy tam oczu wodą micelarną, ta skóra się dalej klei, ona nie jest czysta, więc trzeba ją zmyć, trzeba tą skórę przemyć, trzeba wodę micelarną zmyć. Więc nie możemy wymagać od podkładu tego, że po jego zmyciu, po przestaniu używania skóra będzie nieskazitelna, kiedy na jej powierzchni przez jeszcze dłuższy czas zostają zanieczyszczenia. Także z tymi oskarżeniami, czy dany podkład zapycha, czy puder, czy co innego, troszkę się wstrzymajmy do momentu, kiedy rzeczywiście ten rytuał oczyszczania cery będzie dopracowany w najmniejszym szczególe. Czyli właśnie najpierw zmycie makijażu, następnie umycie cery, ewentualne stonizowanie, chociaż wiem, rozumiem, że komuś się nie chce albo nie lubi używać toniku, bo też kiedyś do tych osób należałam. Natomiast to zmycie płynu do demakijażu jest bardzo ważne. Także sprawdźcie, czy przypadkiem dodanie już tego jednego kroku do Waszego rytuału zmywania makijażu nie sprawi, że cera będzie wyglądała lepiej i nagle podkłady nie zapychają. Dalej zostajemy w tematyce makijażu twarzy i kolejny błąd lub też problem, z jakim możemy mieć styczność na tym etapie, to jest to, że produkty wypiekane kamienieją. Myślę, że każda z nas ma co najmniej jeden produkt tego typu w kosmetyczce, czy brązer, róż, czy rozświetlacz, czy może cienie, a może wszystkie produkty naraz, z tego względu, że po prostu produkty wypiekane są bardzo przyjazne dla użytkownika. One są troszeczkę suchsze w konsystencji, one się same rozcierają, pięknie się aplikują, przeważnie wykończenie tych pudrów wypiekanych jest troszkę inne od tych prasowanych. One się ogólnie w inny sposób nakładają na pędzel. Więc co jest przyczyną tego, że nagle nasz ukochany brązer, róż lub rozświetlacz nagle na wierzchu ma taką twardszą warstwę, która jest ciemniejsza, która może nie jest w ogóle napigmentowana i nie da się w ogóle używać tego już produktu. My jesteśmy przyczyną. Pamiętacie, jak jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy na temat nierównomiernego nałożenia pudru na pędzel i dotykaniu do mokrego podkładu? No właśnie. To teraz ten błąd przekłada się na inny kosmetyk. Ponieważ jeżeli macie nierówno przypudrowaną twarz lub w ogóle nie pudrujecie twarzy, bo tak też może być, i nabieracie sobie odrobinę kosmetyku, tego wypiekanego, przykładacie go do twarzy, a następnie chcecie dołożyć jeszcze jedną warstwę, to ten pędzel już jest od dotknięcia do podkładu delikatnie mokry. Teraz tę wilgoć przenosicie na wierzch produktu wypiekanego i dowolnie powtarzamy ten etap tyle razy, ile macie ochotę dokładać od dany kosmetyk. Także tutaj ta warstwa, która skamieniała, to jest nasz podkład, który został niefortunnie i nieopatrznie przełożony z twarzy od razu do opakowania. Tak naprawdę wtedy na takim wypiekanym produkcie, który ma tą skamieniałą warstwę, robi się trochę taka kanapka,
z danego produktu, podkładu i znowu ten jeszcze raz produkt. Czyli to wszystko się tak dosłownie samo sobą utrwala, w międzyczasie przekładane bardzo cienkimi, ale jednak wilgotnymi warstwami podkładu, czy tam kremu, czy kremu BB, zależnie od tego, co po prostu nakładacie na twarz. Także to nie jest wina produktu samego. Produkty wypiekane są suche, one nie mają jak wytworzyć kolejnej warstwy, która właśnie będzie skutkowała taką skamieliną. Tylko to jest niestety nasza wina. Natomiast to jest bardzo prosty problem do rozwiązania. Wystarczy delikatnie, bardzo delikatnie zdrapać tę skamieloną warstwę, czy takim, wiecie, radełkiem, czy delikatnie nożyczkami, czy no obojętnie czymkolwiek. Oczywiście uważając, żeby reszty produktu nie uszkodzić, ale łatwo jest naprawdę tej wierzchniej warstwy się pozbyć i używać tego pudru, różu czy rozświetlacza w taki sposób, żeby właśnie pamiętać, żeby ten mokry pędzel już tak licznie do tej powierzchni dotykał. Albo jeżeli jest to nie do uniknięcia, bo właśnie może na przykład nie lubicie pudrować cery, to po prostu pamiętajcie, że jeżeli taka warstwa się na produkcie wypiekanym wytworzy, to jest to wasza, już powiedzmy, zasługa. Ale jest się też tego problemu bardzo łatwo pozbyć. A ostatni już grzeszek na dziś dotyczy makijażu oczu i jest to obwinianie Bogu Ducha Winnego tuszu o to, że się odbija na powiece. Podczas gdy my nie dbamy o to, nie dajemy mu warunków do tego, żeby rzeczywiście przez cały dzień się utrzymywał bez odbijania się. Jeżeli nie nosicie za bardzo na co dzień makijażu oczu i tylko ten tusz jest waszym jedynym elementem makijażu, no to pamiętajcie o tym, że jeżeli macie tyle długie rzęsy, że one dotykają wam tutaj do łuku brwiowego albo wręcz do samej brwi, no to nic dziwnego, że jeżeli ten obszar jest nieprzypudrowany i przez cały dzień normalnie się lekko, no może nie poci, ale wydziela sebum, jest delikatnie świecący i wiecie, no na pewno nie matowy, no to właśnie te wasze naturalne olejki rozpuszczają tusz, który jest na rzęsach i który przy każdym spojrzeniu do góry dotyka do tej skóry. Więc jeżeli tego nie chcemy, nie chcemy, żeby tak się działo, żeby ten tusz utrzymywał się jak najdłużej, tylko może, to prostym rozwiązaniem jest, nie musicie w ogóle nakładać makijażu na oczy, spokojnie, wystarczy, że ten łuk brwiowy zmatowicie. Możecie to zrobić pudrem sypkim, pudrem prasowanym, cieniem beżowym, obojętnie, ale upewnijcie się, że akurat ten obszar, właśnie to miejsce, w którym dotykają nam rzęsy, kiedy patrzymy do góry, tutaj, że będzie to rzeczywiście mocno zmatowione. Nie chcemy tylko tak delikatnie opruszyć, bo to właśnie i tak tego obszaru nie zmatowi i tak w ciągu dnia tusz się będzie odbijał. Tylko słuchajcie, naprawdę tak raz po raz takimi bardzo ograniczonymi ruchami spróbujcie mocniej zmatowić właśnie ten obszar i dopiero wtedy przejść do aplikacji tuszu. I zauważycie, że ten tusz będzie się o wiele dłużej utrzymywał i to odbicie się na powiece tutaj górnej będzie zminimalizowane. Chociaż muszę dodać jedną rzecz, wiecie, taka uwaga z gwiazdeczką, że jeżeli macie opadającą powiekę, no to zminimalizowanie odbijania się niestety będzie bardzo trudne do osiągnięcia, bo poza makijażem, który sam w sobie przedłuża trwałość wszystkiego, co się znajduje na oczach. Więcej na ten temat mówiłam w tajnikach makijażu oczu. Tutaj wam podlinkuję ten filmik. No to ciężko będzie naprawdę przepudrować to w taki sposób, żeby rzeczywiście tutaj się nic nie odbijało. Natomiast wszystkie inne budowy oka, podobne do mojej, czy z mniej zaznaczonym załamaniem powieki, tylko właśnie jeżeli dotykacie tymi rzęsami do łuku brwiowego, jeżeli mocno go zmatowicie, to albo kompletnie wyeliminujecie ten problem, albo mocno go ograniczycie. I to już wszystko na dzisiaj. To były wszystkie grzeszki, na które chciałam zwrócić waszą uwagę. I teraz tak szczerze, dajcie mi znać w komentarzach, ilu grzeszków jesteście winni. Może żadnego? Będzie bardzo dobrze. To znaczy, że po prostu kosmetyki były kiepskie. Ale jeżeli możecie powiedzieć, że którykolwiek z tych dzisiaj przytoczonych grzeszków również ma miejsce w waszym domu, no to może jakiemuś podkładowi się należą przeprosiny. Oczywiście w opisie pod filmem jak zawsze znajdują się informacje na temat mojego makijażu czy produktów, które dzisiaj nakładałam na twarz. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się wam ten filmik spodobał i że realnie jesteście w stanie przełożyć te uwagi na wasz codzienny makijaż, a tym samym go polepszyć. Jeżeli tak jest, to ja jestem bardzo szczęśliwa, a was skromnie poproszę o kciuka do góry. Przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!